Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie daily vlog, ale taki trochę inny, bo zaczynamy dzisiaj od wieczora. Nie jestem zaspana, tak jak zawsze, jak do Was mówię. A to dlatego, że będzie taki pomieszany. Zaczniemy wieczorem, dzień przed moją obroną magisterską, bo to ma być daily vlog z obrony magisterskiej. Ale pomyślałam sobie, że będzie ciekawie nagrać Wam, jak się czuję dzień wcześniej. Taką wrzutkę sobie zrobić i zobaczymy też, jak się będę czuła rano. Póki co jest godzina 21:30. Ja mam się całkiem nieźle. Właśnie o dziwo w ogóle się nie stresuję. Też muszę się przyznać szczerze, że wczoraj, czyli w sobotę, czyli to już nie wczoraj dla Was, byłyśmy na imprezie, w sensie na urodzinach koleżanki. Starałam się jakoś bardzo, bardzo nie przyimprezować. Udało mi się, no ale wiecie, jak to jest, jak się jednak idzie nawet na domówkę, to zawsze to zmęczenie jakieś takie lekkie jest. Więc jestem taka trochę zmęczona i przybita, więc nawet nie mam siły się stresować. Na razie mi się nie chce w ogóle stresować, więc jest okej. No ale tak jak mówię, jestem zmęczona, więc już jestem umyta i w sumie gotowa do spania o 21:30. Też pójdę dzisiaj wcześniej spać wyjątkowo. Z tego względu, że na bank na 100% obudzę się jutro o 6 rano z wielką paniką, że zaspałam. Zawsze tak mam, jak się coś ważnego dzieje, to mi się wydaje, że zasypiam, ale na pewno nastawię dwa budziki. Chociaż właśnie obronę mam na 11:30, więc to jest taka dość normalna godzina. Ale wyjdę wcześniej z domu, bo będę wspierać jakby moją koleżankę, która też akurat jako jedyna ma w ten dzień obronę. I z tego, co z nią rozmawiałam już od kilku tygodni, to wiem, że ona się stresuje trochę bardziej niż ja, więc pojadę po prostu wcześniej, pół godzinki, żeby jej potowarzyszyć. To znaczy pół godziny wcześniej będę na uczelni, a wyjdę jeszcze dużo wcześniej jutro rano, no bo wiecie, wypadki losowe, może się wykoleić tramwaj, zabraknąć prądu we Wrocławiu i w ogóle wszystko, więc żeby się nie spóźnić, wyjdę wcześniej. Jeszcze muszę wejść do Empiku, żeby kupić torebki na prezenty. Chyba o prezentach Wam opowiem jutro, to jest skomplikowana sprawa. Nie jest skomplikowane. Mam takie po prostu malutkie, bardzo drobniutkie upominki, ale właśnie myślę, że na przykład jutro, jak się rano będę malowała, to Wam poopowiadam o tym, co i jak. Witam się z Wami raz jeszcze. Troszeczkę jeszcze jestem zaspana, przed chwilą wstałam, kawę piję właśnie, wstałam o godzinie 5:30, oczywiście, że to już na pewno teraz, ale stwierdziłam, że to jeszcze nie teraz, więc poszłam spać, no i obudziłam się o 7, więc taka w miarę normalna godzina do przeżycia. No i właśnie popiłam sobie kawę, jeszcze przypominam sobie kilka nazwisk. Powiem Wam, że tak jak stałam, to się bardzo nie stresowałam, a potem zaczęłam się krzątać i projektować rozmowę, w sensie wyobrażać sobie, jak to będzie i jakie pytania mogą się pojawić. No i to wtedy już tak zaczęłam trochę stresować. Okej, już zaczęłam się malować, więc mogę Wam troszeczkę poopowiadać. O samej chyba magisterce wiem, że dużo z Was jest przed taką obroną, dużo już po, a dużo jest dużo przed, a niektórzy są chwilę przed. Więc myślę, że fajnie by było poopowiadać Wam. Najpierw zacznę od tego, co ja studiowałam, bo o to wiecznie dużo osób pyta. Wybaczycie, że nie będę na Was patrzeć cały czas, no ale tu się będę malować przy okazji. Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. No i właśnie tam się dzisiaj bronię. Już mogę powiedzieć, że studiowałam, no bo studia skończyłam. Została mi tylko obrona. No i jaki był mój temat? Mój temat to było rola i miejsce urodowo-modowej wideoblogerki we współczesnej kulturze popularnej. Czyli pisałam między innymi o sobie i o moich koleżankach. Też Wy mi pomagaliście pisać pracę, bo przepięknie mi tam uzupełniliście wyniki badań. I to było super. No i zastanawiałam się, kim ta wideoblogerka urodowo-modowa we współczesnej kulturze popularnej jest, jakie ma role i jakie pełni funkcje, czy to jest chwilowa fanaberia i od takie coś nic nie wnoszącego, czy może jednak jest czymś ważnym i jakoś tę kulturę popularną tworzy. I co? No i temat mój, bardzo mój. Nie miałam problemów jakichś większych z napisaniem pracy. No taka jest prawda, że z kulturą można powiązać wszystko, tak naprawdę na upartego. Także i wideoblogerki urodowo-modowe jakoś fajnie się w to wpisują.
Jeżeli chodzi o samą obronę, no to powiem Wam, że tu jest najgorszy problem, bo obrona jakby pytania, które zostaną mi zadane, a zostaną mi zadane trzy pytania, bo tak u nas jest, dwa od promotora, jedno od recenzenta, mogą dotyczyć wszystkiego, czyli całych 2 lat studiów. Chyba 2, mam nadzieję, że nie 5. Prawdopodobnie podejrzewam, że jednak jakoś te pytania związane z pracą będą, ale wiecie, one mogą być tylko cienką nitką powiązane, albo trochę grubszą nitką, ale odnosić się do wiedzy ogólnej, czyli na przykład, nie wiem, wideoblogia, globalizacja, wideoblogia, nie wiem, co tam jeszcze, no wszystko może być, tożsamość, klasowość, no mnóstwo jest tych tematów, które jakoś tam mogą gdzieś się pojawić. Tak jak już wspomniałam, pytania będą 3. Na niektórych kierunkach wiem, na przykład na technicznych, ale też nie na wszystkich. Są pytania po prostu podane wcześniej. Na kulturoznawstwie też się zdarza. No ja pytań wcześniej nie mam, więc jakby idę zupełnie w ciemno. Postawiłam statyw na zalotce. Idę zupełnie w ciemno, no i mam nadzieję, że na spontanie coś uszyję. Też wiecie, jakby za bardzo nie było czego się uczyć, no bo tak zagadnień nie miałam. Mogą mnie zapytać z 2 lat, a w sumie wydaje mi się, że z 5, bo ta wiedza jest taka płynna, więc no co, miałam powtórzyć materiał z 5 lat, no to by było trochę bez sensu, w życiu bym się nie wyrobiła, więc powtórzyłam jakby te zagadnienia, które wydaje mi się, że mogą się pojawić, jakieś tam te najważniejsze nazwiska i tak dalej, ale jakoś tak przyznam szczerze, że wybitnie się nie uczyłam. I co jeszcze Wam miałam dzisiaj poopowiadać? O prezencie, słuchajcie. No problem jest taki, że prezent daje się po, żeby nie był czasem, wiecie, jak postrzegany, że to jakieś nie wiadomo co, prezent stoi gdzieś tam. No problem jest taki, że ja jakby od mojego promotora i recenzenta bronię się sama, więc nie mogliśmy się składać rokiem na prezent, więc nie mogłam kupić jakiegoś czegoś mega super ekstra, no bo to by mnie kosztowało mega super dużo. Dlatego kupiłam bardzo skromny prezent, może Wam zaraz jeszcze pokażę. Czekoladki po prostu i taką ładną herbatę w puszce. Po prostu tak symbolicznie od w ramach podziękowania, żeby to nie było takie z pustymi rękoma, żeby było symboliczne, ale też nie jakieś obowiązujące, mega drogie. Jest 20 po 9, czas dzisiaj po prostu leci jak krew z nosa pod górkę albo gorzej, z masakra. Ale zaczynam się już zbierać, ubierać, bo jeszcze Wam pokażę, w co jestem ubrana, zrobię jakąś foteczkę, no i wyjdę, bo już i tak nie mogę wysiedzieć. Pooglądałam sobie śmieszne filmiki na YouTubie, w sensie jakiś tam prank call i tak dalej, jakiś daily vlog z Eli, trochę się pośmiałam, więc to trochę rozluźniło atmosferę. Już widzicie, mam problem z oddychaniem, zawsze jak się stresuję, to jakiś taki ciężki mam oddech. Okej, pokażę Wam jak wyglądam, też wiele z Was mnie pytało o strój dnia na obronę, bo nie wiecie jak się ubrać. Moja rada, po drugiej obronie i po kilku egzaminach ustnych, bo to jest trochę inne niż jednak te, jak to się nazywa? Pisemne, o. Już jest stres lekki. Bardzo zachowawczo, bardzo klasycznie, nie rzucająco się w oczy. Wszystko, żeby było stonowane jak najbardziej się da. Ja tak preferuję. Makijaż mogliście zobaczyć. No po prostu mam tylko pomalowane rzęsy, podkreślone brwi, podkład róż. No to tutaj twarz, ale żadnego takiego mocnego makijażu oka nie ma. No oczywiście nie ma moich mega mocnych, jak zawsze, ust. Podkreśliłam je tylko lekkim, takim różowawym, różowawą, nie wiem, czy jest takie słowo, taką pomadką z Manhattanu. Masakra. I widać, po prostu widać, jak się już stresuje. No i biżuteria też oczywiście klasyczna, ale ja zazwyczaj taką noszę. Małe kolczyki, serduszko, kors i pierścionek i to jest wszystko. I tak kors jest duży. Ale myślę, że zegarek jest fajną rzeczą na obronę, no bo można kontrolować, ile się tam siedzi, bo czasem się traci poczucie czasu. Na sobie mam białą, zwykłą bluzkę z Promoda, ale już jakaś dawno. W ogóle mam ją od Iwonki, nie? Fajnie, tak mogłam sobie pożyczyć. Na dole mam czarną, zwykłą, ołówkową spódnicę z H&M, którą już nieraz widzieliście. Jeszcze sobie ją tak trochę wypuszczę, żeby była tak do kolana. To też takie zachowawcze.
No i tak wyglądam. Oczywiście założę też jeszcze marynarkę na wierzch, żeby nie było, na wszelki wypadek, jak na pewno wyjdę bez chyba ciepło, no ale wejdę w marynarce, żeby to było jeszcze bardziej klasyczne. Także tak, widzicie chyba, albo nie, że mam bose stopy. No bo tu jest najgorszy mój problem, największy dylemat. No bo mam te nude szpilki, które wyglądają genialnie i pięknie i wyglądałabym w nich na pewno świetnie, znaczy, no wiecie o co mi chodzi, ale boję się ich, bo kurde, one nie są aż takie wygodne, jeszcze muszę iść do tego Empiku, więc trochę się boję, że jak wejdę do pokoju, do gabinetu odpowiadać, to będę myślała o tym, że mnie nogi bolą, a nie o tym, że mam odpowiadać, więc właśnie nie wiem, kurczę, o paznokcie też mam takie w miarę neutralne. No i nie wiem, co mam zrobić właśnie. Bo albo z jednej strony wyglądam, a z drugiej strony wygoda. Być może te buty będą bardzo wygodne i nic mi się nie stanie. W sensie ten obcas. No ale, a jak nie, to co ja zrobię? Także nie wiem, idę się jeszcze przejść w tych po domu, bo jeszcze mam chwilę. Jest w pół do, no i się zastanowię, które wybrać. Nie wiem, no wiadomo, że to by było lepsze, ale kurde, jak się nie doczołgam, kurczę, nie wiem, no nie wiem. No i teraz idę do Empiku, tak jak wspomniałam, kupić te torebki na prezenty, bo jeszcze mam czas, jest 20 po 10. Musiałam się rozebrać, bo jest strasznie gorąco, nie jest gorąco, ale ludzie mnie peszą jak zwykle, ale i tak idę z kamerą. Nie jest gorąco, ale się bałam, żeby się nie spocić, o w ten sposób. Okej, jestem już przed samym instytutem. No i stres już jest, nie ma co mówić. Im bliżej, tym gorzej. Także idę, nie wiem, czy będę wam zdawać relacje z góry, no bo trochę tam jeszcze muszę poczekać. Godzinę, strasznie długo. No ale cóż, no poczekam, no i tak w domu bym miała to samo, nie? Także idę i na pewno połączę... Ludzie się na mnie patrzą standardowo. Już wszystko mi się jedno. Na pewno się z wami połączę zaraz po. No ale czy jeszcze tam z góry, to nie wiem. W każdym razie, o tu już mogę wam nawet pokazać, że jestem na Szewskiej. Ostatni raz chyba w życiu. Proszę bardzo. Okej, jestem już po, jak można się domyślić. Już troszeczkę przeszłam, bo musiałam odejść w spokojniejsze miejsce. Nie jestem usatysfakcjonowana samym przebiegiem obrony, bo mój promotor zadał mi pytania, których się w ogóle nie spodziewałam. Jakieś pismo piktograficzne, znaczy nie jakieś, wiem co to jest. I o starożytną Grecję, a pisałam, jak już wspominałam, o wideoblogerkach. Więc nie do końca jestem tym usatysfakcjonowana, bo strasznie dukałam. Ale potem było już okej. Więc jest do przejścia. No mimo wszystko, że trochę podukałam, obroniłam się na 5 i z pracy dostałam 5. Także jeżeli ktoś ma ochotę, to może do mnie pisać per pani magister. No bo w sumie moja ambicja mi nie pozwala na to, że nie odpowiedziałam na wszystko tak jak trzeba. Ale prawda jest taka, że najważniejsze jest to, że już to mam z głowy i się obroniłam i faktycznie mam 2 piątki. I muszę się pochwalić, że średnią ze studiów 4,93. Stresu było co niemiara przed samym egzaminem. No ale jak widzieliście, nie było aż tak super. Ja wiem, że to są piątki i w ogóle i powinnam się cieszyć i strasznie, strasznie, strasznie się cieszę. Najbardziej się cieszę z tego, że już jestem po. No ale nie było aż tak łatwo, nie było, nie było, jak myślałam, że będzie, że przyjdę i będzie przyjemna rozmowa, raz i już, ale było okej, było okej, nie, też nie ma co narzekać, że nie wiadomo jakie to było, ale nie spodziewałam się po prostu pytań o daty, nigdy się nie uczyła na kulturoznawstwie daty, ale już te daty zapamiętam. Co, jaki jest dalszy plan na dziś? Nic mi się nie chce robić, ale tak naprawdę, bo sprawa wygląda tak, że muszę dzisiaj zaplanować bardzo dużo filmików, żeby jutro i pojutrze nakręcić. Powiem wam to, bo będziecie trochę lekko zdezorientowani możecie być, dlatego że ja się zaraz przeprowadzam, no i nie wiem jak to będzie po przeprowadzce, w sensie powinnam mieć internet od razu, ale też wiecie, no z mieszkaniem trzeba sprzątać, jakoś tam urządzić, rozpakować się i po prostu boję się, że jakby wszystkie moje walizki, kartony, to będzie wybuch bomby, więc chcę się trochę odciążyć na pierwsze tygodnie
pobytu w Irlandii. No i trochę sobie ponagrywam na zapas. Mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli tego za złe. No bo z jednej strony dalej będę i filmiki będą na bieżąco, no a z drugiej strony będą trochę wcześniej nagrane, oszukańczo. No ale mam nadzieję, że właśnie wilk będzie syty i owca będzie cała. To chyba o to chodzi. I co? I dzisiaj jest wtorek już, poniedziałek dzisiaj jest, ale wy oglądacie to we wtorek, a w piątek przyjeżdża po mnie tato i się wyprowadzamy z Wrocławia do Nysy. Masakra. Więc ja, chociaż robiłam porządki i wszystko, o tym się jeszcze wszystko dowiecie na bieżąco, ale info będzie już za 2 dni, także wyczekujcie. To jeszcze więcej szczegółów wam zdradzę. No ale właśnie myślę, że dzisiaj nie dość, że będę musiała zaplanować te filmiki dokładnie na jutro, zastanowić się, co tam nagrać, wszystko sobie już przygotować, to jeszcze trochę się już zacznę pakować, żeby nie było tak, tato powiedział, że w piątek chce mega rano przyjechać, więc żeby nie było tak, że on przyjeżdża i musi czekać, aż ja składam rzeczy, więc w sumie nie mam wolnego, nie mam odpoczynku, może gdzieś wyjdę wieczorem na jakieś piwko albo coś. Już jestem dresem, przepraszam. Rana jestem i wiecie co, zaktualizuję wam, co będę robić. Siadam do komputera, bo wczoraj tak mi się po prostu nie chciało, już nic mi się nie chciało. Siedziałam pewnie, oglądałam filmiki, no i wcześniej też poszłam spać. No i nie zaglądałam na Instagramy, Facebooki i te wszystkie inne dziwne rzeczy i na YouTube'a i jest komentarzy mnóstwo i wszystkiego, więc siadam do tego pewnie na kilka godzin. No i tyle, i jak coś się będzie super działo, to dam wam znać. A muszę coś wam jeszcze pokazać, bo była Iwonka przed chwilą, wpadła na chwilę do domu i już się nie zobaczymy przed moją pożegnalną Bibą, no i może ona przyjedzie do Nysy, tylko no skomplikowane historie, ale jeszcze się zobaczymy w każdym razie. I dostałam od niej piękny kwiatek z okazji obrony, a z okazji wyprowadzki, no ale też obrony, bo to już dzisiaj, bo Iwonka stwierdziła, że skoro już jestem po obronie, już nie jestem studentką, to teraz muszę być perfekcyjną panią domu, więc kupiłam mi taki przepiękny przepisnik. Przepisnik to jest dziwne słowo, ale przepisnik to jest książka na przepisy. Jest naprawdę przepiękny, zobaczcie, tu się tak otwiera, a ja lubię oczywiście zapisywać wszelkiego typu notesy i tak dalej. Tu jest dedykacja, jestem własnością perfekcyjnej gosposi, więc super. No i tutaj mamy przegródki, liczba osób, składniki, jakieś warzywa, sztućce. Super, naprawdę fajna sprawa i mam nadzieję, że specjały Masterchefa, że mi się przyda, no znaczy na pewno mi się przyda. Mi się wydaje, nie wiem, kto będzie z tego bardziej szczęśliwy, czy ja, czy mój chłopak, ale piękny prezent, naprawdę. Iwonka, dziękuję ci bardzo. Bardzo mi się podoba i na pewno wszystkie przepisy będę zapisywała. Zresztą wiesz, jaką mam manię i zboczenie do zapisywania wszystkiego, więc i przepisy na pewno będę. No i co? I co? I chcecie zobaczyć co? Całe życie do worków. Po prostu całe życie do worków. Naprawdę. Na śmieci na dodatek. Żeby tego było mało. Stwierdziłam, że to jest dobry sposób na pakowanie, ale jeszcze o sposobach na pakowanie będzie. Tak jak już wspominałam, za 2 dni się dowiecie dlaczego. No ale właśnie taki jest na razie. Tak jest na razie w tej chwili mój dzień. Mój daily vlog. Super. Pakuję całe życie. To przesada. Pół życia do worków na śmieci. Nie wyrzucam tego. Jezu, nie przybliżę już tego. Nie wyrzucam tego, tylko po prostu łatwo będzie to wszystko w workach na śmieci przewieźć. No i nic. No i pakuję się. I sobie zerkam na kompa i prawdopodobnie poza zerkaniem na kompa, muzyczką i pakowaniem się, już się dzisiaj nic nie wydarzy, ale gdyby co, to jesteśmy w kontakcie i na pewno wrócę się jeszcze z wami pożegnać. Jednak co wam powiem, to wam powiem, ale stres jest mega męczący, więc ja już nic konstruktywnego dzisiaj nie zrobię. Super, że w moim tle jest karton po zupkach chińskich, nie zjadłam tyle zupek, ukradłam karton z Biedry, pani mi da. Nic nie ukradłam. Także ja już dzisiaj konstruktywnego nic nie zrobię. No czasem jeszcze od 22 mam zrywy, że chce mi się biegać. Ale dzisiaj tu ja nie wiem, czy mi się zachce. No ale już nie będę wam tego pokazywać. Vlog wyszedł pewnie mega długi. Dziękuję, że ze mną byliście w tym ważnym jakże dla mnie dniu. I dziękuję za wszystkie wasze gratulacje i trzymanie kciuków. Było tego mnóstwo. I myślę, że na pewno to mi pomogło. Także super, że jesteście. No i nic. I żegna się z wami magister panna Joanna. Ale to śmiesznie brzmi. Bardzo śmiesznie. Także tyle.
Jutro będzie bardziej konstruktywny dzień i pojutrze też. I czwartek będzie niekonstruktywny, bo w środę jest impreza. I piątek będzie mega konstruktywny, bo się wyprowadzę. Także tyle. Do zobaczenia już za 2 dni. W super, bardzo szczególnym dla mnie filmiku ważnym. Mam nadzieję, że zajrzycie tutaj. Pa!